bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Konstanty Laszczka urodził się w 1865 roku, urodził się w Makowcu Dużym, pochodził z wielodzietnej rodziny, bo było 11 dzieci. Ojciec dwukrotnie się żenił, dlatego też kiedy on się ożenił i żona mu zmarła wcześniej, w 1911 roku, swoim dzieciom nie sprawił macochy. Powiedział, że wychowywały niańki, dla dzieci nie sprawi macochy, bo on sam wiedział, co przeżywa. Miał 4 dzieci, miał Jadwigę, Bogdana, Czesławę, a tu będzie taka śliczna, ładna Dusia Laszczkówna. Dzieci nie żyją. Mieszka w Palenicy w Warszawie wnuki Jadwigi, pan Wierzbiański Krzysztof i pani Teresa Janota. Jak to było z tym dziedzicem tak naprawdę? Z tym dziedzicem to było w ten sposób, że Konstanty Laszczka chodził, lubił lepić z gliny. Miał kodzik, zrzeźbił, lepił. Pasąc krowy pewnie. Oczywiście. A właściwie on pas krowy. I kiedy poszedł nad rzekę, kiedy miał już prawie 19 lat, poszedł nad rzekę Osownicy, znalazł gliny trochę, ulepił dwie ważne postacie. Ulepił dziedzica pana Ostrowskiego, ulepił sołtysa, a ponieważ obaj mieli dość pokaźnych rozmiarów nosy, wydłużył, no także to było śmieszne. Trochę karykatury. No i w tym czasie przyszła na tę rzeczkę z córką pani Ostrowska. W tych rzeźbach rozpoznała swojego męża, rozpoznała sołtysa. No i w rozmowie powiedział Konstanty, że ma jeszcze więcej takich rzeźb. I kiedy przyszedł do domu i powiedział, że musi iść do pana dziedzica, zanieść mu pokazać rzeźby, to najpierw dostał porządne lanie od ojca, bo do dziedzica nie chodziło się od tak na rozmowę, czy tam na pogawędki, tylko albo po dodatkową pracę, albo jakąś karę. Ile miał wtedy lat? 19, jak wyjechał już później. Aha, czyli już był takim młodzieńcem, dojrzałym. No on tam pomagał ojcu, bo jeszcze ojciec wydzierżawił karczmę. I z tej karczmy się tam dorabiał, żeby tu 11 dzieci utrzymać. No ale wyjechał później. Pan Ostrowski, ponieważ nie był takim artystą, który się znał na pracy, ale do niego przyjeżdżał rzeźbiarz nagrobków z Warszawy, pan Kryński. I kiedy ten przyjechał, powiedział, że Konstanty Laszczka ma niebywały talent. Natomiast pan Ostrowski powiedział, parafrazując Marię Konopnicką, pójdź dziecię, ja za ciebie zapłacę, a ty się uczysz. Ja cię uczyć każę. Czyli widzimy, że nauka to nigdy nie zaszkodzi, tylko zawsze pomaga. No trzeba było mieć takiego dziedzica, właściwie jego żonę, właściwie, nie? Która zauważyła to. Właściwie dziedzica. No właśnie, kobiety jednak są ważne. Po co ona tam poszła na tę rzekę, to nie wiadomo. Poszła w cień, może popluskać, czy nie upełnić. Ten Makowiec, w którym mieszkał, to jest około 4 km stąd i jedziemy do Węgrowa. Taki duży, piękny głaz jest, tam jest miejsce domu, prawda? Tam stał dalej w polu ten dom, ale tam jest przy szosie. A chciałam wam Państwu powiedzieć, że droga nad Węgrów to jest droga naszego pana Twardowskiego, która prowadzi dalej na Litwie, bo Jagiellonowie pochodzili z Litwy i ten szlak litewski pozostał i ma być uruchomiony i dzięki temu nasze dobre też będzie ważne. Zresztą było ważne, bo powstało... Dopóki nie powstała kolej żelazna. Aha, i Mińsk nie odebrał. Mińsk się tak. Wszystko przez ten Mińsk. Przez to Mińsk. Nowo Mińsk. A właściwie przez cara. No, gubernia. Któremu bardzo zależało na Brześciu niż na Litwie. Litwie. No, jest jedyne muzeum w Polsce, Konstantego u nas. Tak? Jest jedyne muzeum, zresztą nasza szkoła przed wojną nosiła imię Józefa Piłsudskiego i to była druga szkoła. No a my mamy tu po pierwsze, mamy Józefa Piłsudskiego. No i jesteśmy najważniejsi, bo jesteśmy dobrzyniacy, dobrzy, w dobrym jest zawsze dobrze. A szkoła teraz nosi imię nas. Tak, no robiłam ja. Był sobie rok 1949, pewnej nocy, po piersie Piłsudskiego, wykonane przez Konstantego Laszczka, zniknęło.
I do pusto. I nie wiadomo, co się stało do dnia dzisiejszego, nie wiemy. Tutaj z placu. Z przedszkolą. I dopiero w 1962 szkoła otrzymała imię Konstantego Laszczki. No i dzisiaj było 80. Ale po pierwsze wróciło Piłsudskiego, prawda? Bo... Ale to nie, to jest to. To jest to nie Konstanty to, nie Laszczka, jak robił, odlewał, to zostawił ten model. To jest taki do odlewania. Wzór, ten Piłsudski, bo to jest z zuby gipsu wykonany. Tak. I tam był na pana Zycha, stał długo. W czasie wojny był przeniesiony na pełkowiznę. Wiem, że korzystali z tej odlewu. I parę. Teraz w 2002 roku odlew. W paru miejscach takie popiersia są, bo to jest bardzo fajny, znaczy dobrze zrobiony Piłsudski. Słyszą o Konstantym Laszczce, co się mówiło, że był nadwornym rzeźbiarzem Piłsudskiego, co władzom sanacyjnym nie przeszkodziło przenieść go na wcześniejszą emeryturę, więc podpisał protest przeciwko Berezie Kartuzie. No tak. Mamy piękne dzieło, które jest naprawdę, przy którym napracował się nasz ulubiony pan Przemek Piątkowski. I on jest nasz Dobrzyniak i dlatego my jesteśmy mu wdzięczni, ale to można również obejrzeć w internecie. Ale on nie jest Dobrzyniak, on jest Jakubowiak. On jest Dobrzyniak, ale gdzie by tam go Jakubowiak? On jest Karoliniak, bo tam... Nie, jest dobrym. A teraz właśnie, ponieważ jest w tym roku 150-lecie urodzin Konstantego Laszczki, tak wygląda. My mamy piękny dar. Proszę panów, proszę pań, przepraszam, proszę pań, proszę panów, do mnie poczarujemy. Będziemy mennicę uruchomimy i będziemy bili monety, ale nie wiem czy fałszywe, złote. Ale tu każdy nie wychodzi. Bo nasza czarownica sprawia, że się do nas wraca. Trzeba się podpisać, aby nie cyrograf. Nie. Wkładamy taką ładną tu monetkę złotą. Proszę paniusiu, proszę dwa paluszki tutaj. Drugi tu, mocno się strzeli. Można teraz sobie paluszki odjąć. Co ja wyczarowała? Zaraz zobaczymy, co pani wyczarowała. Proszę. Pięknie. No, która pani gotowa? Ja. To ja mam. Dostałam to? Dostała pani. To co, dziękuję bardzo. Myślisz, to taką monetę? Oba paluszki tutaj i dasz strzelić. O, już można puścić. I co wyczarowane? Nie wiem. Zobaczę. Na wszelki wypadek wyłączymy, żeby się nie było przechodzie. Nie mów nikomu, to jest twoja słodka tajemnica. Teraz pan. Teraz pan? Mam? Tak. A to nie można pokazać, pomóż? Tak, nie ma. Nie wiem, ja powiedziałam, żeby nie to pomóż. Jest zaczarowane na szczęście. To nie wolno. To jest amulet. Na szczęście to ja idę. Już? Tak. No to wszystkie starczy. Ja chciałam się nauczyć. No co się nauczysz? To na dwa razy się pika? Już najlepszy raz. Tu się nie ma czego uczyć, tylko wystarczy dotknąć. I to kciukami. I przycisnąć. I cała mycyja. Cała filozofia w tym, tak? O. Huknąć pod cycuszek i szczęście będzie. O, pod cycuszek. Na serduszko. Nie wiem, moja kolejka tu dojedzie. Huknąć i ukochany przyjedzie. Proszę, ale zobaczysz ciężar. Można? Można. A można je przytrzymać dłużej? A co byś chciała od razu dwa? No i to kurde zawsze mało.
lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.